Kiedy zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć na temat zwycięskiego życia, to taki szeroki temat, taki głęboki duchowy temat, pomyślałem sobie, że jednym z ważnych składników naszego zwycięskiego życia jest wiara. Jest wiara, jest po prostu wiara. Na zwycięskie życie składa się wiele duchowych aspektów, ale jednym z nich jest nasze życie w wierze. To wiara niesie nas na skrzydłach przez życie. Wiara w to, co nie widzimy jeszcze, a się stanie. Wiara, że Bóg jest, że istnieje, że nagradza nas. O tym będziemy dziś mówić. Ale wiara nie rodzi się z powietrza. Wiara nie przychodzi do naszego życia o tak sobie, gdzieś tam z przestrzeni i nagle stałem się takim człowiekiem wierzącym i trwam mocno w wierze, żyjąc zwycięskim życiem. Czego trzeba, aby prowadzić zwycięskie życie w wierze? O tym chcę wam dziś powiedzieć. Myślę, że są to proste tematy, ale bardzo, bardzo ważne. Na początek dwa wersety Bożego Słowa. Bardzo proste, bardzo znane. Pierwszy werset to słowo zapisane w pierwszym liście Jana, 5, wiersz 4. I Jan, autor tego listu, pisze tak. Wszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, w innym tłumaczeniu czytamy, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża. Zwycięża świat, zwycięża wszystko to, co jest naprzeciw, co jest trudnością, co rzuca nam wyzwanie. W tym tłumaczeniu, które ja czytam Biblii Warszawsko-Praskiej, jest powiedziane, co z Boga wzięło swój początek. Co zaczęło się w Bogu. A więc gdzieś wiara ma początek, gdzieś się zaczyna. A zwycięstwo nad światem jest wiara nasza. A więc wyraźnie Boże Słowo mówi, że aby zwyciężać, aby prowadzić zwycięskie życie, człowiek potrzebuje wiary. W liście do Hebrajczyków, natomiast w 11 rozdziale, w wierszu 6, czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc gdy myślimy, jak podobać się Bogu, to potrzebujemy życia w wierze. Wiemy, jak to jest, gdy chcemy się komuś podobać, gdy zależy nam na tym, aby zrobić na kimś wrażenie, to wtedy coś robimy ze swoim wyglądem, coś musimy zrobić, aby zadbać o siebie, aby się podobać. Współcześnie jest wiele środków, które upiększają i tak dalej. Ludzie z nich korzystają, aby zamaskować coś, ukryć coś, schować przed innymi, aby się spodobać, aby zaimponować. Jeśli Bogu się chcemy podobać, potrzebna jest wiara w naszych sercach. Różnie to jest utarte w różnych kręgach. Niektórzy uważają, że jeśli tak będą wyglądać, czy inaczej będą wyglądać, to Bogu się podobają. Tutaj to są drugoplanowe rzeczy. Oczywiście ważny jest nasz wygląd, prezentacja. Bóg też o tym mówi w innych miejscach Bożego Słowa. Ale najważniejsza jest postawa serca. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli zewnętrznie będziemy próbowali Bogu zaimponować naszą skromnością, naszym wyglądem, naszym zachowaniem, a nie będziemy mieli wiary w sercu, to bardzo ciężko będzie nam sprawić, że Bóg nas po prostu przyjmuje i mówi: podobasz mi się moje dziecko, podobasz mi się synu, córko. A więc bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem pragnie dojść do Boga, musi najpierw uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Może jeszcze jeden werset. Jest to biblijna definicja wiary. Znów, gdy będziemy mieli tekst biblijny na narzutniku z Biblii Warszawskiej, śledźcie te słowa, a ja w takiej rozszerzonej wersji wam ją przeczytam, ten fragment wam przeczytam. Wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje.
A więc gdy człowiek przychodzi do Boga, przychodzi z pewną postawą oczekiwania i wiara powoduje, że otrzymujemy to, na co czekamy, to znaczy dalej być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. I drugi werset mówi nam, że chlubne świadectwo takiej wiary zostawili nasi ojcowie. Później list do Hebrajczyków opisuje tych bohaterów wiary, którzy pozostawili chlubne świadectwo. A więc po pierwsze powiem, że wiara nie polega na ufności w coś, o czym nie wiesz, że nie jest prawdą. To by była pewna abstrakcja, pewien błąd. My wiemy, że prawda jest w Chrystusie i Jezus jest prawdą. Poznajemy prawdę, która daje nam wolność i o tej wolności mówiliśmy na poprzednich sesjach. Wiara nie jest przeświadczeniem o czymś, na co nie ma dowodów. Byłoby nierozsądne wierzyć w coś, na co nie ma dowodu, nie ma dowodu istnienia. Oczywiście ludzie mówią, jak zobaczę, to uwierzę. Jest takie określenie. Jeśli możemy coś udowodnić, to powiem, że wiara nie jest potrzebna. Nie jest potrzebna. To, że czegoś nie widzimy, to jeszcze nie powód, żeby nie wierzyć. A więc o tym mówimy w Bożym Królestwie, o tym mówimy w oparciu o Boże Słowo, że są pewne rzeczy, których jeszcze nie widzimy, które jeszcze nie zaistniały, ale wierzymy, że są, że staną się, bo Bóg tak powiedział, bo Bóg tak obiecał. Nikt nie widzi promieniowania, ale zauważamy jego skutki. Nikt nie widzi wiatru, ale możemy oglądać rezultaty działania jakiegoś wichru, jakiegoś sztormu, jakiejś wichury. Później widzimy skutki wiatru, choć wiatru nie możemy zobaczyć. Żaden człowiek nie widzi Boga, lecz miliony ludzi widzą Jego działanie w swoim życiu. A więc wiara jest decyzją. Kochani, wiara jest decyzją. I wiary nie da się zmierzyć. To nie jest coś, co można jakoś pomierzyć, zbadać. Nie można wiary zważyć. Znajduje ona wyraz w moich i Twoich czynach. W tym, jak żyjemy. A więc wiara, która powoduje przemienione życie, czyny, postępowanie, rodzi się z ziarna. A tym ziarnem jest Boże Słowo. A więc rodzi się z tego natchnionego przez Ducha Świętego Słowa. Kiedy mieliście tutaj sesję świadectw i pieśni, postanowiłem się trochę odizolować i spędzić czas na modlitwie, aby wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi do mojego serca dzisiaj, bo jeszcze przed nami ta sesja, później wieczorne nabożeństwo. I Bóg zaczął mówić do mojego serca, co mam powiedzieć wieczorem. Miałem przygotowaną usługę, którą musiałem odłożyć do teczki i powiedzieć: dobrze, Panie, zgadzam się z Tobą, chcę powiedzieć to, co Ty mówisz do mnie poprzez Słowo. Otworzyłem Biblię i Bóg zaczął mówić i słyszałem wyraźny głos: powiedz to dziś wieczorem. I wieczorem wierzę, że będziemy się modlić o chorych i Pan będzie chorych uzdrawiał. Będzie uwalniał z choroby, bo Słowo Boże ma moc. A więc jeśli podejmę decyzję, to jest klucz do zwycięskiego życia, że będę trwał w Słowie. Wiecie, diabłu zależy na tym, żeby nas zniechęcić do tego słowa, żeby zabrać nam czas, żeby powiedzieć, że to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ale czas spędzony ze słowem powoduje, że coś zaczyna działać w moim sercu, w moim wnętrzu, bo to jest żywe Boże Słowo. Biblia mówi przez Ducha natchnione. I to słowo rodzi wiarę. Ilu z was... Może to takie dziecinne pytanie, wybaczcie. Ilu z was wie, że musisz jeść, aby dbać o swoje ciało? Byliście na obiedzie? A już myślimy o kolacji, tak? Za chwilę, no już za godzinę kolacja. Za godzinę kolacja, znowu coś zjemy dobrego. Smakował wam obiad? Mogę wam coś doradzić? Tak pójdźcie do kuchni i podziękujcie tym siostrom
za smaczne gotowanie. Wiecie, to zachęca. To jest takie miłe. Ja od razu pobiegłem do kuchni po obiedzie i podziękowałem za smaczny obiad, za smaczne dania. Ciało nasze potrzebuje pokarmu, tak? Biblia mówi, że Słowo Boże jest naszym chlebem, że jest pokarmem dla naszej duszy. A więc dbamy o nasze ciało, aby się nakarmić, aby wszystkie organy funkcjonowały prawidłowo. Ale co z naszym duchowym życiem? Co z naszym duchem wewnątrz, tym duchowym naszym życiem, które ma potrzeby, które ma pragnienia, które potrzebuje wsparcia i niczym innym nie możemy go wyposażyć, nakarmić jak Bożym Słowem. I tam właśnie rodzi się wiara, ale co ma się zrodzić z takiego wewnętrznego anorektyka? Dbamy o nasze ciało, abyśmy dobrze wyglądali, ale wewnątrz duchowy człowiek taki biedak, anorektyk, wychudzony, zagłodzony, bo nie dostaje Bożego Słowa. Bo nie dostaje tej dawki pokarmu, tych witamin, tej siły, która rodzi wiarę. Aby prowadzić zwycięskie życie, trzeba trwać w Bożym Słowie. Nie ma innej drogi. A trwanie w Bożym Słowie rodzi wiarę. Biblia została napisana dla ludzi, którzy nie mają prawdziwej wiary, ale poprzez Biblię stają się ludźmi wiary. To Słowo Boże buduje w nas solidny fundament. To Boże Słowo, to karmienie się tym Słowem powoduje, że rośnie w moim sercu wiara i rzeczy niemożliwe do osiągnięcia stają się możliwe. Stają się możliwe. Musimy karmić siebie, abyśmy stali się ludźmi wierzącymi. Jako ludzie wierzący wiemy, w co wierzymy i w kim pokładamy naszą ufność. Wiara jest dla nas sprawdzianem, akceptacją w pełni przesłanego Bożego Słowa. Jest testem dla naszego życia. Sprawia, że boski autorytet zaczyna funkcjonować przez nasze życie, że nagle zaczynamy się poruszać w sferze ponadnaturalnej, bo jesteśmy podłączeni do źródła zasilania z nieba. W Słowie jest życie. To jest żywe Słowo. Kiedyś czytałem taką opowieść. Gdzieś tam misjonarze w dżungli afrykańskiej głosili Ewangelię i w języku danego plemienia wydrukowali kilkanaście czy kilkadziesiąt ulotek opartych na Bożym Słowie, na wersetach biblijnych. I zaczęli je tam rozprowadzać między tubylcami, między ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. W języku ich, języku tym rodzinnym, miejscowym, plemiennym. I wiecie, że jeden z przywódców wioski, takiej afrykańskiej wioski, znalazł taki traktat i zaczął go czytać. I Boże Słowo ożyło w jego sercu. I on się nawrócił, tak jak było tam w tych wersetach, jak tam było to opisane w tym tekście. Zaczął go czytać, zaczął go przeżywać. I Bóg zaczął czynić cuda w jego życiu. Bo Boże Słowo jest żywe. On nigdy nie był na żadnych dniach skupienia. On nie miał nawet całej Biblii. On nawet nie był na żadnej konferencji, ani w żadnym zborze. I wiecie, po jakimś czasie nagle sobie uświadomił, że potrzebowałby więcej. Ciągle używał tego jednego traktatu, tego słowa, którym żył, a Bóg w jego życiu czynił różne rzeczy. I później doczytał się na końcu, że tam był adres organizacji misyjnej w południowej Afryce, która wydała ten traktat i postanowił w ich języku napisać do nich list. I napisał list, w którym umieścił taką treść. Bardzo proszę o przesłanie mi więcej tych tekstów. Bo według tego traktatu powstało 50 wspólnot chrześcijańskich w mojej okolicy i potrzebuję więcej, aby ich nauczać. Popatrzcie, co może uczynić Boże Słowo. Kilka wersetów. A my mamy przywilej mieć całą Biblię. Zachęcam. Jeśli chcecie prowadzić zwycięskie życie po wyjechaniu stąd, trwajcie w Jego Słowie. Miejcie czas na Boże Słowo. Czytajcie Biblię, karmcie się nią, budujcie waszego ducha, a będziecie prowadzić zwycięskie życie. Jeśli
To słowo stanie się fundamentem waszej wiary. Wasza wiara będzie miała ziarno, które wyda ogromny owoc. Bo Słowo Boże ma moc. Czy wiecie, że o nim jest powiedziane, że jest jak miecz obosieczny, który przenika głęboko, rozdziela, daje wzrost, błogosławi. Aby prowadzić zwycięskie życie, trwajcie w Słowie. I o to będziemy się modlić za chwilę, aby Bóg dał nam pasję do Słowa, abyśmy go czytali, abyśmy nad nim rozmyślali, abyśmy się nim karmili. Po drugie, potrzebujemy Bożej obecności. Bożej obecności. Wiara jest paszportem i wizą wjazdową do Bożego Królestwa. Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Ale aby żyć w Bożym Królestwie, nie można żyć bez Króla. Potrzeba obecności Bożej. Potrzeba obecności Pana na co dzień. To nie tylko dni skupienia są miejscem, czy niedzielne nabożeństwo w kościele, gdzie Bóg jest obecny. Bóg chce być obecny z tobą wszędzie i w każdej sytuacji. Musimy nauczyć się chodzić z Bogiem. Żyć z Panem. Żyć w oparciu o Boga. Nie opieramy się na człowieku, czy jakiejś organizacji, czy ideologii. Musimy oprzeć się na Panu. Musimy oprzeć się na Chrystusie. To On jest motorem i źródłem naszej wiary. Boża obecność pomaga mi żyć mocniej w wierze. Bo Bóg jest obecny. Bożą obecność możemy odczuwać namacalnie. Możemy odczuwać sercem. Możemy doświadczać nawiedzenia Bożego. Możemy odczuć Jego bliskość. Możemy czuć Jego miłość. Boża obecność. On jest wszędzie z nami, jeśli tego pragniemy. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane tak, że potrzebujemy najbardziej Pana, najbardziej Jego. Nie pozwólcie, by do was mówiono rabi. Macie bowiem tylko jednego nauczyciela, a wy wszyscy jesteście braćmi. A więc na czym polega ta wskazówka? Że oczywiście żyjemy wśród ludzi i potrzebujemy ich, ale jeden jest najważniejszy. Jego obecność jest najważniejsza. Kto nie jest ze mną, mówi Pan, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Jezus jest źródłem wszelkiego kontaktu z Bogiem. I poprzez Jezusa mamy obecność Bożą w naszym życiu. I jest On z nami wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Pamiętam, kiedyś jechałem samochodem i była to podróż przez Polskę, gdzieś tam na północ, na ewangelizację. Jadąc przez jedną z miejscowości, zobaczyłem panią, starszą panią, która stała i próbowała zatrzymywać samochody, aby ją podwieźć. I zatrzymałem się, jechałem sam, zatrzymałem się, mówię, zrobię dobry uczynek. A po drugie pomyślałem sobie, tak mi się nudzi ta droga taka długa, będzie z kim porozmawiać. A jak już ją będę miał w samochodzie, to już mi nie ucieknie. To wtedy jej powiem, kim jestem, co Bóg czyni, że jest zbawienie dla niej. Taki sobie miałem ukryty plan. Zatrzymałem się, ona wsiadła. Ruszyliśmy. Mówi, że nikt nie chciał się zatrzymać, a ona w takiej potrzebie. Pytam się, co jej się stało. Ona mówi, jadę na kolejne badania. Moje życie jest w strasznym stanie. Mam kolejną terapię. Już nie wiem, co mam robić, proszę Pana. Pytam się, a co się stało? Ona mówi, choruje na zanik mięśni. Zaczynam się coraz trudniej poruszać. Nie mogę chodzić. Nie ma w rodzinie nikogo, kto by mi pomógł. Sama się tak tułam autostopem do lekarzy i z powrotem. Przeszłam już różne badania. I wtedy zacząłem jej opowiadać, że jest ktoś, kto może jej pomóc. A ona zaciekawiona pyta się, a kto? A ja mówię, a ktoś wielki, kto ma wszelką moc, kto ma moc rozprawić się z pani chorobą. Poważnie? Już byłam u tylu specjalistów. Ja mówię, wie pani co? To jest niesamowite, bo ten ktoś jest tutaj z nami w samochodzie. A ona mówi, pan jest lekarzem? Ja mówię, nie, ja nie jestem lekarzem. I wtedy powiedziałem jej, że to Jezus, niewidzialny, ten, który ma wszelką moc. Zacząłem jej mówić o Bogu, o moim zbawieniu. Przez kilka minut opowiadałem jej świadectwo, jak Bóg zmienił moje życie, jak uzdrowił niektórych ludzi, z którymi się modliliśmy, jak widziałem Jego moc i mówię, wierzę, że Pani też może otrzymać pomoc. Kiedy tak jadę, ona widzę, że płacze, był parking, zjechaliśmy, czy pozwoli Pani, że się pomodlimy?
Wiecie, Boża obecność jest niesamowita. Widziałem, jak Bóg dotyka tą kobietę. Jak dotyka jej emocji, jak dotyka ją fizycznie, jak dotyka jej życia. Pomodliliśmy się, podjechaliśmy jeszcze kawałek, ona podziękowała, wysiadła, mówi: Panie, czuję taką ulgę. Ja mówię: wierzę, że Pan Jezus Ciebie uzdrowił. I tak się rozeszliśmy. Nie wiem, co z Panią się stało. Nigdy później się nie spotkaliśmy. Ale może się kiedyś zobaczymy w niebie. Nie wiem. Ale wiem, że Boża obecność, gdy jest z nami, w każdej sytuacji możemy mieć zwycięstwo. Bóg chce nam dać zwycięstwo. A więc ten zwrot, że On jest naszym Panem, że On jest naszym Bogiem, że On jest z nami, że On nam chce pomóc, jest zwrotem prawdziwym. To nie jest fikcja. To nie jest wiara w jakąś abstrakcję. Jest mowa o Bożej obecności. Jest mowa o obecności Pana. Kiedy w Biblii czytamy, jak Bóg nawiedzał ludzi swoją obecnością, jak ich życie było przemieniane, jak jeden z wielkich proroków miał spotkanie z Bogiem i obecność Pana wypełniła miejsce, gdzie był. I ujrzał Jego chwałę, ujrzał Jego potęgę. Wtedy zobaczył, jak marnym jest człowiekiem. Jak ma nieczyste wargi, jak ma nieczyste usta. I mówił: Panie, co ja mam zrobić? Ty posyłasz mnie do ludu, abym mówił, a moje wargi są nieczyste. Ale Bóg mówi: na to jest rozwiązanie. I tam z Bożego tronu wziął jakiś rozżarzony kamień i przyłożył do jego ust, oczyściwszy je, aby były czyste. W Bożej obecności doznajemy przemiany. Kiedy przychodzimy do Pana, jest Boża obecność. Możemy być pewni, że On nas nie zawiedzie. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, jest powiedziane, to są słowa Pana Jezusa, że On nigdy człowieka nie zostawi osieroconego. Nie zostawię was sierotami. Uczniowie mieli dylemat, bo Pan Jezus im powiedział, że odchodzi, że musi odejść, że wypełnił misję. Byli przejęci, byli przerażeni. Co my teraz zrobimy, Panie, bez Ciebie? Pan Jezus mówi, nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Będę z wami. Ojciec mój przyjdzie do was. Duch Święty przyjdzie do was. To, że fizycznie odejdę, to nic nie znaczy. Ja będę przychodził do was. Moja obecność będzie z wami. To jest niesamowite, kiedy jest się w modlitwie, kiedy jest się w słowie i nagle przychodzi Boża obecność. I czujesz, że Bóg jest. Czujesz, jak Cię pociesza. Czujesz, jak Cię wzmacnia. Czujesz, jak Ci daje siłę, aby pokonać kolejną trudność. Potrzebujemy Bożej obecności. Chciałbym, abyśmy modlili się na koniec, przed kolacją. Nie tylko o to, abyśmy mieli umiejętność i siłę trwania w Słowie, ale także, abyśmy pragnęli Bożej obecności. Aby to było Twoim pragnieniem, Twoim marzeniem. Abyś tego chciała, abyś tego chciał całym sercem. Nie mów później, że ci nie wychodzi, że jest ci ciężko, że nie możesz sobie poradzić. Jeśli będziesz trwał w Słowie, jeśli będziesz pragnął Bożej obecności, zwyciężysz. Będziesz miał zwycięskie życie. To działa. To nie jest abstrakcja. To nie jest wiara w jakąś nieprawdę. To jest wiara w Boże zasady. Bóg chce być z tobą i Pan chce cię prowadzić. Po trzecie, wiara w Boże obietnice. Bóg dał tyle obietnic. Czy wiecie, że samych obietnic związanych z tym, abym się nie bał, bo Bóg jest ze mną, w Biblii jest 360, ile jest dni w roku? 365. A więc bibliści policzyli, że jest 365 razy w Biblii powiedziane: nie bój się, bo jestem z tobą. Czy wam to coś mówi? To tak jakby obietnica na każdy dzień, tak? Jakby każdego poranka, gdy czytam Biblię, Bóg mówił do mojego serca, obiecał mi: nie bój się, jestem z tobą. I teraz kwestia mojej wiary. Ja w to wierzę. Wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że On mnie chroni, że On mnie strzeże, dlatego że zaufałem Jego obietnicom. Ale to są tylko obietnice związane z tym, abym się nie bał. Ktoś policzył wszystkie obietnice, które mamy w Nim, jest ich 7874. Tyle jest obietnic z Biblii, danych nam. Niesamowite.
To, co Bóg obiecał. A więc moja wiara jest po to, bym ufał Bożym obietnicom. A zaufanie Bożym obietnicom powoduje, że prowadzę zwycięskie życie. Jeśli Bóg mówi, nie troszcz się, nie zamartwiaj się, bo ja się o ciebie troszczę. Zobacz na ptaki, które fruwają. Czyż nie są one piękne, o które się troszczę, a ty jesteś bardziej wartościowy niż one. Czy widziałeś piękne lilie, jak pięknie kwitną? Ty jesteś o wiele bardziej wartościowy dla mnie niż te piękne kwiaty. To jest obietnica. Ona pomaga mi prowadzić zwycięskie życie. Wynika ona z poznania, kim jest Bóg. Wynika ona z poznania Jego Słowa. A więc zaczynam od Słowa, które jest ziarnem dla mojej wiary. Szukam Bożej obecności, która utwierdza mnie w wierze. I zaczynam ufać Jego obietnicom, że te obietnice są dla mnie. Czy wiecie, że apostoł Paweł powiedział, że wszystkie obietnice, ile by ich nie było, mają swoje tak w Jezusie Chrystusie. Tak napisał apostoł Paweł. W Jezusie obietnice dane w Biblii są naszymi obietnicami. Jest ich wiele, są różne. Jest wiele obietnic bezwarunkowych, ale także tych niezmiennych, stałych. Są także obietnice, które są uwarunkowane, które wynikają z pewnych postaw naszego życia. Jeśli będę przestrzegał, jeśli pójdę za Bogiem całym sercem, jeśli będę pragnął Jego obecności, to oglądać moje oczy będą to i tamto. A więc są te bezwarunkowe, te stałe, to stałą obietnicą bezwarunkową jest Jego miłość. Bóg kocha ciebie. Jego miłość jest niezmienna. Nasza ludzka? Zmienna. Jest i jej nie ma. Pojawiła się, jest fascynacja miłością, a później przyszło zgorzknienie i miłość zgasła. I pary się rozwodzą małżeńskie i mówią, już nie ma miłości między nami. Już ona gdzieś znikła, zgasła. Już jej nie czuję. Boża miłość jest niezmienna. Jest stała. On mnie kocha bezustannie. On się troszczy o mnie bezustannie. Jest taka obietnica w Bożym Słowie, która brzmi tak. Pierwsza Mojżeszowa 8:22. Jak długo będzie istniała ziemia, zawsze będą zasiewy i żniwa, zimno i ciepło, lato i zima, dnie i noce. Bóg to obieca. I tak jest. I to jest niezmienne. To trwa i trwa wiekami, latami. Bezwarunkowa obietnica. Bóg ją wypowiedział. A inne mogą się realizować, gdy zastosujemy się bezpośrednio do nich w życiu. Wtedy zaczynają się realizować. Na przykład w Ewangelii Jana 16 rozdział czytamy, w tym dniu, 23 werset, o nic już nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje, proście tedy, a otrzymacie i radość wasza będzie pełna. Czy wiecie, że Pan Jezus zostawił nam przykład takiej postawy? Pamiętacie, kiedy Pan Jezus zorganizował taką wielką konferencję dla ludzi? Na tej konferencji było około 5000 mężczyzn bez kobiet i dzieci. I wiecie, co mi się podoba w tych konferencjach, które organizował Pan Jezus? Że nikt nie musiał wnosić opłaty konferencyjnej. Że konferencje były gratis. Dzisiaj organizuje się konferencję za konferencją, opłata konferencyjna 100 zł. Jeszcze później ofiary zbierają. Jeszcze trzeba dać na ofiarę. Na każdym wieczorze konferencyjnym zbierają ofiarę na to, zbierają ofiarę na tamto. Tam było około 10000 ludzi, może więcej. Jeśli były żony i były też dzieci. I Pan Jezus mówi do uczniów, dajcie im jeść. Nakarmijcie ich. Panie, skąd wziąć tyle pokarmu, tyle tysięcy ludzi? Nie ma szans. Tu nic nie ma, tu jest chłopak. Ma tylko parę rybek, dwa chleby, nic więcej. To jest jego lunch, jego obiad, który mama mu dała na drogę. Pan Jezus mówi, przynieście to. Bo Bóg manifestuje się w swojej wielkości przez to, co małe. Bóg jest Bogiem małych początków.
Może nie wygląda to zbyt dobrze, nie jest to zbyt wielkie, ale jeśli Bóg to pobłogosławi i pomnoży, będzie to wielkie i potężne. I Pan Jezus wtedy się modli. I On stosował tą zasadę. On mówi tak w modlitwie. Ojcze, wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz, kiedy Ciebie proszę. I że teraz też mnie wysłuchałeś. On wiedział. On wiedział. I teraz, gdy my modlimy się w Jego imieniu, stajemy w Jego imieniu, trzymając się tej myśli biblijnej, że jeśli prosimy w imieniu Jezusa, to otrzymujemy to, o co prosimy. A więc to jest obietnica dla nas. Ja chcę trzymać się tej obietnicy. Ja chcę mocno uchwycić się Bożego Słowa, bo to daje mi gwarancję zwycięskiego życia. A więc po trzecie mówimy, że musimy ćwiczyć naszą wiarę w modlitwie. W modlitwie wyczekujemy na spełnienie się obietnic. Modlitwa zawsze przypomina nam o naszej zależności od Boga. Dlatego powinniśmy się modlić. A więc moją następną zachętą, już trzecią z kolei, jest zachęta do tego, byście byli ludźmi modlitwy. Aby prowadzić zwycięskie życie, trzeba trwać w Słowie. Słowo Boże musi być naszym pokarmem na co dzień. Potrzebujemy Bożej obecności, Boga na co dzień w naszym życiu. A po trzecie, potrzebujemy trwać w modlitwie. I teraz wam coś powiem. Że to jest bardzo trudne. Haha. A właśnie, że modlitwa jest bardzo trudną służbą. Chrześcijanie mają wielki problem, aby trwać w modlitwie. Aby się modlić. Co innego jest modlitwa publiczna, jak tu jesteśmy, za chwilę będziemy się modlić, a więc powiemy, módlmy się wszyscy razem, modlimy się. Ale zupełnie czymś innym jest nasza osobista modlitwa w naszej komorze. Kiedy na przykład mówisz sobie, oj, potrzebuję Bożej siły. Muszę Pana poprosić o wiele rzeczy. Potrzebuję spędzić z Bogiem czas. A więc będę modlił się godzinę. Próbowaliście modlić się godzinę? Jak wam poszło? Ciężka sprawa. Powiem wam, na czym to polega. Bo mi przychodziło to bardzo ciężko. To było bardzo trudne. Pamiętam moje początki, kiedy tak zachłysnąłem się modlitwą po jakiejś konferencji na temat modlitwy. Tam, o, tak naopowiadali, jak modlitwa jest super, jak jest świetnie się modlić, jak będziesz się modlił wspaniale godzinę, to będziesz tak przeżywał Boga i Bóg będzie z tobą i będziesz oglądał Jego chwałę. Mówię, nie ma sprawy, trzeba się zmobilizować. I powiedziałem sobie, każdego dnia będę miał godzinę modlitwy. No i tak wyłączyłem telefon, zamknąłem drzwi. Mówię, teraz jest mój czas na modlitwę. I zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić o swoje życie. Aby Pan mnie prowadził. Aby mnie chronił. Aby mi pomógł w różnych zmaganiach w życiu. O swoją rodzinę. O najbliższych. O żonę. O dzieci. O wujków. O ciocie. O mamę. O tatę. O wszystkich. A później o zbór, któremu służę. Panie, błogosław tę służbę. A później o Polskę, aby Bóg błogosławił ten kraj. O misję na całym świecie. I tak modlę się. I tak wyczerpały mi się tematy. Patrzę na zegarek 10 minut. Poważnie. A już tak około 8 minuty myśli zaczęły błądzić gdzieś tam wokół obiadu, kolacji wieczornej. Zaczęły błądzić gdzieś tam o rzeczach, które muszę zrobić. W urzędzie trzeba załatwić jedną sprawę, tam trzeba pojechać, załatwić drugą sprawę. I tak nagle modlitwa zaczęła się rozpraszać. Bo modlitwa nie jest łatwą służbą. Jeśli chcemy prowadzić zwycięskie życie, potrzebujemy się modlić. Potrzebujemy trwać w Bożym Słowie. Potrzebujemy Bożej obecności. I musimy nauczyć się modlić. Bo Boże Słowo mówi, że jeśli prosimy Ojca w imieniu Jezusa, to otrzymujemy to, o co prosimy. Jeśli jesteśmy ludźmi modlitwy, będą przełomy. A więc co trzeba zrobić? Czego nam potrzeba? Potrzeba nam przyjść do Pana i poprosić Ducha Świętego, aby pomógł nam zrozumieć, że modlitwa może być przyjemnością.
bo my lubimy robić to, co jest przyjemne. Kiedy siadłem przed telewizorem i chciałem obejrzeć jakiś sobie film, kliknąłem pilota, siedzę albo jakiś mecz, siedzę sobie 2 godziny, jak niby nic. Zleciało. 2 godziny. A mówię, a godziny nie potrafię się modlić. Coś jest ze mną nie tak. Dlatego, że to, co lubiłem, sprawiło, że czas szybko minął. A więc kiedy lubię, kocham modlitwę, kiedy zrozumiałem, że modlitwa jest moją siłą, źródłem do zwycięskiego życia, modlitwa stała się przyjemnością. I Duch Święty przychodzi, aby nam pomóc, aby rozpalić w nas takie oczekiwanie na to, by Bóg wypełnił to, co obiecał. Wiecie, czym jest prawdziwa wiara? Prawdziwa wiara, o której mówi Biblia. Na temat wiary napisano 10 książek. Możecie posłuchać 100 kazań. Na temat wiary. Będą wam mówić, że wiara może powołać różne rzeczy do istnienia, o których marzysz, które chcesz. Wiara, o której my mówimy, nie ma mocy twórczej. Nie ma mocy twórczej. Wiara, o której my mówimy, nie jest narzędziem, które ma stworzyć to, co ja bym chciał. To, co jest moją zachcianką, czy to, co jest moim marzeniem. Wiara, o której my mówimy, powołuje do bytu to, co Bóg stworzył dla nas. I taka jest różnica. Bo to, co Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie, jest najlepsze. To, co ja sobie wymyślam i bym chciał, może kolidować z Bożą wizją dla mojego życia. A więc w modlitwie także zaczynam realizować, zaczynam praktykować, zaczynam przeżywać sedno prawdziwej wiary i modląc się, utożsamiam się z Bogiem, który jest twórcą wszystkiego i On ma moc twórczą dla mojego życia i On wie, czego najbardziej potrzebuje i to, co już stworzył, co jest obiecane dla mnie, co jest zapisane w tym Słowie, mogę wziąć poprzez wiarę, modląc się i oczekując na Niego, abym prowadził zwycięskie życie. Abym umiał pokonać wszelkie trudności, wyzwania, pokusy, które przychodzą. Abym zwalczył ataki diabła, które dotykają mojego życia. Abym mógł odeprzeć wszelkiego rodzaju zwodnicze ciągi, które przychodzą na moje życie. Wtedy mogę mieć Boże zwycięstwo. Wtedy mogę oglądać Bożą chwałę. Wiara jest duchową ręką, która chwyta to, co jest przez Boga mi obiecane. Co jest przez Boga mi dane. Te wszystkie potrzebne aspekty do zwycięskiego życia. Wierzyć to nie znaczy posiadać wiarę decyzyjną. Bóg jest decyzyjny, On decyduje. Wiara pomaga mi, powtórzę jeszcze raz, wziąć z dziecięcą ufnością albo inaczej pozwolić Bogu z dziecięcą ufnością, aby wniósł w moje życie to, czego potrzebuję najbardziej w danym momencie dla mojego zwycięstwa, dla mojego błogosławieństwa. Ktoś powiedział tak, że wiara to wielkie błogosławieństwo. Jest naszym szóstym zmysłem. Mamy 5 zmysłów, a wiara jest 6. zmysłem, tym duchowym zmysłem. 3. okiem. Mamy 2 oczu. A jest tym 3. okiem, które widzi rzeczy niewidzialne. Co jeszcze? Jest 3. ręką, 3. nogą. Widzi to, czego nie widzą nasze oczy. Dosięga tego, co jest poza zasięgiem naszych rąk. Idzie dalej, niż mogą zaprowadzić nas nasze nogi. I to prowadzi nas od zwycięstwa do zwycięstwa. Jeśli chcemy prowadzić zwycięskie życie, musimy pomodlić się dzisiaj, po tej sesji, aby Pan pomógł nam trwać w zwycięskim życiu modlitewnym. A więc trwać w Jego Słowie, trwać w obecności Bożej, trwać w modlitwie i na koniec wiara jest potrzebna, abyśmy umieli, abyśmy rozumieli, jak rozpraszać wszelkie mroki. Bo tak jak jest dzień i noc, tak w naszym życiu przychodzą momenty, w którym zło, grzech, diabeł, szatan próbuje
nadciąga z takimi czarnymi chmurami nad nasze życie. I Bóg chce, abyśmy rozumieli, jak rozpraszać wszelkie mroki. Aby to zrozumieć, musimy przyjąć tą fundamentalną prawdę. Jezus o niej powiedział. Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ja jestem światłością świata. Jezus jest jedynym światłem dla całego świata. I jeśli ja idę w stronę światła, czyli kieruję się w stronę światła, którą jest Chrystus, to wtedy idąc w kierunku tego światła, nagle zaczynam wchodzić w to światło. I wiara w światłość jest naszym kluczem dochodzenia w jasności, w światłości. Jezus jest światłością mojego życia. Jezus jest tym światłem, które nigdy nie gaśnie. Jest tym płomieniem, który zawsze płonie. I zwycięski człowiek opiera swoją wiarę na światłości, która rozprasza wszelki mrok. Na Jezusie. Jest taka opowieść w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Jest tam powiedziane tak w 16 wersecie. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad brzeg morza i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg, do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przypłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi. I strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich, ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali Go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Ewangelii Jana 1:5 czytamy, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. A więc Pan Jezus, gdy szedł po morzu w nocy, uczniowie Go zobaczyli, zauważyli, widzieli Go. I kiedy do Niego się zbliżyli, zobaczyli, że to Pan, zabrali Go do łodzi. I tak sobie wyobrażam, że kiedy On wszedł do ich łodzi, to strach znikł, wszelkie obawy zniknęły. Gdy On był w ich łodzi, płynęli do brzegu bezpiecznie, skupieni na Nim mogli dotrzeć do celu bezpiecznie, zwyciężyli. Jeśli chcemy prowadzić zwycięskie życie, to musimy patrzeć na światło, na Jezusa. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że mamy patrzeć na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Będzie wiele rzeczy, będzie wiele różnych błyskotek w tym świecie, które będą chciały zwrócić naszą uwagę. Ale my musimy patrzeć na Jezusa. Wiara opiera się na tym, co Bóg chce, co Bóg pragnie uczynić. W języku angielskim Bóg mówi, ja chcę. Czyli I will, ja chcę. I w Biblii jest około 4000 razy powiedziane, że Bóg chce pomóc. Bóg chce zaingerować. Bóg chce być obecny. Bóg chce mi błogosławić. 4000 razy w Biblii jest powiedziane. I teraz, kiedy patrzę na mojego Pana, kiedy patrzę na Jezusa, na to światło, wtedy mogę być pewnym, że dotrę do celu, że nie zbłądzę. To tak jak z okrętem, który płynie na wzburzonym morzu. Jest noc i świeci latarnia morska. I kapitan, bosman na okręcie patrzy na tą latarnię i wie, że to jest punkt docelowy. Dzisiaj są różne urządzenia satelitarne do sterowania okrętami, sterowania samolotami, ale kiedyś to był punkt zaczepienia. Patrząc na tą morską latarnię z oddali, bo widać migocące światło. Tam jest nasza przystań. Tam musimy dopłynąć. W naszym życiu taką przystanią jest Jezus. To On jest tym, na którego chcemy patrzeć. Na przykład przyszedł do Niego chory człowiek, ciało pokryte trądem i pyta się Pana, czy chcesz mi pomóc? A Pan mówi, chcę. Tak reaguje Jezus. Jeśli w moim życiu jestem w trudnej sytuacji, i idę do mojej komory i modlę się i szukam Bożego oblicza. I mówię, Panie, czy chcesz mi pomóc? Pan mówi, chcę. Chcę Ci pomóc. Patrz na mnie. Ja jestem źródłem życia dla Ciebie. To, co Bóg czyni, jest dobre, miłościwe, pozytywne. Kiedy Bóg mówi, chcę, ustanawia z nami przymierze. To jest przymierze Boga z człowiekiem.
I to nie jest tak, jak przymierze między człowiekiem a człowiekiem, że często jest przymierze łamane. Kiedy Bóg mówi, że ustanawia przymierze z nami, to jest to przymierze solidne, stabilne, mocne. Ma fundamenty, które się nie chwieją. Kiedy Pan powiedział, pójdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Albo pójdźcie za mną, a uczynię rybakami ludzi. Kiedy mówi, ja prosić będę Ojca, a da wam Pocieszyciela. I tak dalej. Kiedy Bóg mówi coś, to wszystko spełnia. Wszystko się realizuje. I to jest kluczem do naszego zwycięskiego życia. Chciałbym, abyśmy przed kolacją mogli się o to pomodlić. Tą sesję mamy zakończyć modlitwą wołającą do Boga o zwycięskie życie. Ale nie chciałbym, aby to była taka modlitwa pospolita, ogólna. Panie, daj mi zwycięskie życie. Niech Ci będzie za to chwała. Amen. Nie. Chciałbym, abyśmy się pomodlili inaczej. Aby każdy z nas, stając przed Bogiem, mógł powiedzieć, Panie, pomóż mi trwać w Twoim Słowie. Pomóż mi, Panie, być człowiekiem, który buduje swoje życie na tym solidnym fundamencie. I to ziarno, które daje nam wiarę, niech będzie w moim sercu Twoje Słowo każdego dnia. Niech to będzie takie postanowienie, taka decyzja Twoja przed Bogiem. Powiedz także w modlitwie, pomóż mi, Panie, trwać w Twojej obecności. Pomóż mi szukać Twojego oblicza, Panie. Pomóż mi rozumieć, jak ważne jest to dla mnie, że Ty jesteś. Po trzecie, pomóż mi wierzyć w Twoje obietnice. Pomóż mi uchwycić się Twoich obietnic. One są pewne. One są gwarancją dla mojego zwycięskiego życia. Pomóż mi trwać w modlitwach, aby nic i nikt nie zakłócał mi tego życia modlitewnego, aby zniechęcenie nie pozbawiło mnie tego przywileju modlenia się. Na koniec pomóż mi chodzić w światłości. Chcę chodzić w Twojej światłości. Chcę widzieć Ciebie, Panie. Chcę patrzeć na Ciebie. Ty jesteś światłością świata. Jeśli to będziemy robić, to mamy gwarancję Bożego Słowa, że będziemy prowadzić zwycięskie życie. I tu nie chodzi o żadne treningi, jakieś specjalne szukanie metod do tego, by prowadzić zwycięskie życie. Z tego rodzi się zwycięskie życie. Z Słowa? Z Bożej obecności? Z wiary w obietnicę? Z życia modlitewnego? I schodzenia w światłości? A Pan jest naszą światłością. Ale teraz niech każdy z nas indywidualnie stanie przed Bogiem. Bądźmy szczerzy, bądź szczery przed Panem. Jeśli chcesz wyjechać z Ustronia z kolejnych dni skupienia i pragniesz zwycięskiego życia, módl się teraz, módlmy się teraz. Panie, pomóż mi trwać w Twoim Słowie. Panie, dziękuję Ci, że dałeś nam Twoje Słowo. Panie, dziękuję Ci, że mamy Biblię, mamy Pismo Święte, mamy to Słowo natchnione przez Ducha Świętego. Panie, pomóż nam go czytać. Duchu Święty, pomóż nam trwać w tym Słowie. Pomóż nam karmić naszego ducha, aby nie było w naszym wnętrzu anoreksji. Abyśmy byli tak samo, Panie, zachęceni, zmotywowani do życia, jak jesteśmy poprzez pokarmy dla naszego ciała. Panie, modlę się, aby w naszej duszy było pełno ziarna Twojego Słowa. Aby to Słowo przynosiło plon i owoc dla naszego życia. Panie, modlę się teraz o tych cennych ludzi, aby, Panie, była decyzja w ich życiu. Będę trwał w Twoim Słowie, Panie. Będę to Słowo czytał. Będę to Słowo medytował, rozmyślał nad nim, przeżywał, doświadczał w swoim życiu. Pomóż mi, Duchu Święty. Panie, w imieniu Jezusa modlę się teraz. Panie, o każdą osobę. Pomóż i nam, ludziom wierzącym, trwać w Twoim Słowie. Ty, Boże, wiesz, widzisz, jak często to zaniedbujemy. Pomóż nam, Panie, aby Twoje Słowo przynosiło plon i owoc w naszym życiu. Módlmy się o to, aby pomógł nam Duch Święty trwać w obecności Bożej. Potrzebujemy obecności Pana. Panie, wołamy do Ciebie, przyjdź.
Bądź obecny w naszym życiu. Wiemy, że jesteś, ale daj nam tą świadomość Twojej obecności. Panie, tak pragniemy w drodze, w domu, Panie, w pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy, Panie, być z Tobą, przeżywać Ciebie, doświadczać Ciebie w samochodzie, w samolocie, w pociągu. Jadąc, idąc, Panie, chcemy czuć Twoją obecność. Powiedziałeś, że nigdy nas nie opuścisz, nigdy nas nie pozostawisz. Panie, modlę się o ten drugi klucz do zwycięskiego życia w życiu naszych przyjaciół. Twoja obecność. Panie, Twoja obecność niech będzie z nimi. Panie, bądź w każdej sytuacji. Panie, koryguj, zmieniaj, pokazuj drogę. Przejawiaj się w swojej chwale w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Panie, modlimy się także, abyś pomógł nam ufać Twoim obietnicom. Panie, Ty dałeś tak wiele obietnic, które w Jezusie mają swoje tak. Panie, tak pragniemy uchwycić się obietnic. Pragniemy zaufać tym wszystkim słowom, które obiecałeś, w których obiecałeś, Panie, zwycięskie, błogosławione życie. Panie, tak pomóż nam uchwycić się wiarą. Panie, spraw, aby nasze życie było pełne zaufania w Twoje słowo i obietnice. Panie, modlę się o nasze życie modlitewne. Panie, naucz nas modlić się. Panie, spraw, aby modlitwa była przyjemnością dla nas. Panie, modlę się, aby każdy z nas pragnął iść do komory, by spędzać z Tobą czas w modlitwie. Panie, modlę się o wszystkich uczestników, tych, którzy tu wychodzili, modlili się o różne uwolnienia. Panie, modlę się o to, aby rozpaliła się w ich sercu modlitwa życia, modlitwa wiary, pragnienie do modlitwy. Panie, pomóż nam, Duchu Święty, pomóż nam, aby modlitwa stała się przyjemnością dla nas. Czymś cudownym, czego chcemy, czego pragniemy całym naszym sercem. I na koniec, Panie, pomóż nam chodzić w światłości Twojej. Panie, chcemy nasz wzrok mieć skupiony na Jezusie, który jest światłem życia, który jest światłością dla nas. Chcemy patrzeć na naszego Zbawiciela, na Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. Panie, tak wiele rzeczy próbuje odwrócić nasz wzrok. Ale Panie, my chcemy być skupieni na Tobie. Chcemy patrzeć na Ciebie. Panie, Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś światłem naszym. Halleluja Ci, Jezus. Ty jesteś światłem naszego życia. Ty jesteś życiem naszym, Panie. Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś numer jeden. Ty jesteś wszystkim, Panie. To Pan oddał życie za Ciebie. To Jezus umierał na krzyżu za Ciebie. To On zwyciężył dla Ciebie. Patrz na Jezusa. Patrz na Niego. Nie patrz na ludzi. Nie patrz na ten świat. Nie patrz na to, co robi sąsiad, sąsiadka, co robi Twój były kolega czy obecny kolega. Patrz na to, co czyni Jezus, a będziesz miał zwycięskie życie. Panie, modlimy się o to, abyśmy byli właścicielami zwycięskiego życia. Abyśmy prowadzili życie, które zwycięża. W tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. W tych wszystkich obowiązkach, które wykonujemy. W tych wszystkich potrzebach, które mamy. Chcemy prowadzić zwycięskie życie. Niech tak się stanie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Błogosławię Was w imieniu Jezusa. Błogosławię Was w imieniu Jezusa. Modlę się o zwycięskie życie dla Was. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen. Amen. Hallelujah.